Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest Dark Souls 2 i w dzisiejszym odcinku wypuszczamy się w nieznane. O kurde, no tutaj jeszcze nie byłem, tu może mnie czekać za rogiem wszystko. Ej, po co podchodzisz, że tak nie przejdziesz? Raz, dwa, trzy, tak, machnij sobie. Raz i dwa, w ramach kary. Ja nie wiem, bo zniszczysz kurde tą ścianę, koło. Oj, o jeden raz za dużo. No połasiłem się niepotrzebnie zupełnie. Dobra. Ej! Kurczę, myślałem, że mnie jeszcze machnie. Oj, ale dusz już tyle, że już można by się było cofnąć w tym momencie, tak właściwie. Cofnąć do ogniska i ulepszyć postać. Ale spokojnie, jakby co to nie jest daleko. Więc tu się jeszcze pewnie będę miał okazję cofnąć, też nie będzie to trudne. Więc spoko. Co tu jest z tej strony? Nic. O ile w tamtej wnęce poziom wyżej było parę przedmiotów, tak tutaj nic, kompletnie. Okej, z tej strony jeden tylko żołnierz. Dobra, to tak załatwimy go. No problem. No kurczę, ten ostatni cios, no zawsze musi ten ostatni być tym najbardziej śmiercionośnym. No kurde, dobra. Wycofajmy się w bezpieczne miejsce, pomódlmy się o powodzenie tej misji. Tego delikatnego mojego dzisiejszego exploringu. Ej, serio? Tutaj aż będziesz się zbliżał? No to ale mam sposób na was wszystkich. Tak, machaj, machaj, machaj. Dowoli, dowoli. Raz, dwa, unik. Czekamy w spokoju. I znowu, raz, o kurde. Może nie, dobra, on też go załatwimy na otwartej przestrzeni. Karcąc skokiem. I jeszcze raz. Shit! Shit! No! O, dobrze się pospieszył z tym ostatnim cięciem. Piechol. Co taki zmęczony? Przecież pasek. Jeden i drugi. W pełni. Dobra, ale czego skrywałeś? Czego pilnowałeś? Co skrywało to przejście? Winda. Dobra, nic tu nie leży obok, żebym nie pominął przypadkiem. Może jakieś tajne przejście? Nie. Ej. Choć w sumie... Nie, nie. Tak wydawało mi się. Nie, na pewno tam nic nie ma. Okej, dobra, no to jedziemy. Pytanie, gdzie? Aha, na dół! Kurde! Myślałem, że może na górę. Zawsze na górze bezpiecznie. A dobra, zjedźmy już do lochów zupełnie. Już kilka poziomów niżej. Co tutaj spotkamy? Jakie masz kary? Woda czy ogień na ziemi? Nie, chyba refleksy świetlne na wodzie, okej. Dobra, coś tutaj leży może? Nie, niestety. Ale dobrze. Mam nadzieję, że... Czemu brodzę po kolana w wodzie? Mam nadzieję, że żadnych elektrycznych przeciwników tutaj nie będzie i że ta woda nie przewodzi prądu. To wtedy będzie po mnie, jak w Bioshocku. Okej, ułożenie pomieszczeń jest identyczne, jak na innych poziomach. A przeciwnicy też ci sami, na szczęście, więc spoko. Raz i... No dobra, zaraz. Może za chwileczkę. Ale wolno się poruszam teraz w tej wodzie. No, zdecydowanie za wolno. Już nie ma tej gibkości, nie ma tej zwinności. Ale oni w dalszym ciągu te same ciosy. Unik w lewo i pozamiatani. Więc jakby ktoś kiedyś grał, no to jest dobra taktyka na nich. Co zbliżyć się maksymalnie, uciekać w lewo. Stary hełm rycerski. Już jestem pewien, że jak go założę, to już nieważne, co wyrzucę z ekwipunku i tak będę się poruszał jeszcze wolniej, więc nie. Nawet nie mam zamiaru go ubierać. Lubię swój hełm z piórkiem. Dobra, 4800 już na pewno ulepszenie. Teraz każdy krok tak ostrożnie jak tylko można. Bo już jestem naprawdę daleko, jak się będę tutaj cofnąć, będzie słabo. Dobra, zamknięte na amen, nawet nie ma klamki, ani żadnego powiadomienia, że mogę spróbować nawet otworzyć. Ej, moment. Nie, nie, to jest za daleko, już myślałem, że tam gdzie trzeba symbol króla pokazać, że są te drzwi. Ale nie. Ej, i skrzynka. Dobra, mam nadzieję, że nie część tam pułapka żadna. Tylko jakiś wartościowy przedmiot. No, na szczęście. Hełm rycerski, zbroja rycerska, rękawice rycerskie i nogawice rycerskie. Kurde! Dobra. Wyposażenie. No i teraz chyba mogę sobie pozwolić na zmianę wszystkiego już. Ej, nie, tutaj nawet gorzej. Lepiej pod kątem wagi, ewentualnie. Ale dobra, będę mógł być tankiem. Rękawice rycerskie są słabsze od kamiennych, ale zdecydowanie lżejsze.
Też zdecydowanie słabsze. Shit. Dobra, a jak wyglądasz teraz z turlankiem? Kurde, ciężko jak cholera. Ale dobra, spróbujmy. Umieścimy wszystko. Albo właśnie, tu jeszcze mogę zaoszczędzić parę kilo. No dobra, a teraz? Już jest dobrze. Okej, okay, dobra. Taki wygląd postaci bardziej mi odpowiada. No nie wiem, czy to jest większy defense. No ale cóż, no idźmy w ten sposób. A może jeszcze delikatne zmiany? Tylko na co tutaj można było zmienić ewentualnie? A nie, powiedzmy szczerze, że mógłbym ewentualnie tutaj zmienić na cięższe i lżejszy hełm i wtedy sprawdzić, czy takie połączenie przypadkiem nie umożliwi mi... Znaczy, no nie ten cięższy, no na pewno piechol nie ten cięższy, ten lżejszy. Czy przypadkiem... Nie, teraz jest wolniej. Znaczy, lepiej wygląda ten hełm niż ten, który miałem, ale nie. Z tamtym mogłem się turlać, więc tamten weźmy. Ej, przecież on jest cięższy! Moment, to dlaczego ja się przed chwilą mogłem normalnie turlać? Co jest grane? Przepraszam, co się teraz zmieniło? Czy miałem rękawice rycerskie? A nie, no bo nogawice zmieniłem, dobra, sorry. Ej, a właśnie, moment, a... Co to właściwie daje więcej? Chyba rękawice, stare, rycerskie. Aha, i turlanko obecne. Dobra, brniemy dalej. Moment, tutaj byliśmy przecież, no właśnie. Dobra, no to sorry, ta odnoga się nie, no sorry, chciałem powiedzieć, że źle skończyła, bo nic nie znaleźliśmy, ale kurde! Ta zbroja! So 90. Tak rycersko teraz. Wreszcie. Nie no, takiego wyglądu postaci oczekiwałem już od samego początku grania w Dark Souls. No im bardziej masywnie wyglądasz, tym więcej ciosów możesz zgarnąć na klatę, co jest tutaj naprawdę ważną rzeczą. Ale też blokowanie też należy do ważnych. Choć w sumie najważniejsze w sumie są uniki, tak czy tak, więc turlanko dobrze jest takie, jakie było. Dobra, oj kurde, już głęboko jesteśmy pod ziemią, oj głęboko, skoro jesteśmy w jaskiniach już. No ciężko mi się będzie tu cofnąć, jakby co. Jest! Uhu! Bezpieczna przystań, moje safe haven. Ognisko rozpalone. Dobra, ale też postać, która nie jest agresywnie nastawiona. Dzień dobry. What is it? Piracie, bo taki masz kapelusz. I don't know you, and you don't know me. Moment, to jest maska? Things are better that way. Bo jeżeli to jest kobieta, to nie jest zbyt urodziwa. Nie, maska, zdecydowanie maska. Pogadajmy, mimo wszystko. Zawsze warto porozmawiać, jakieś ciekawe przedmioty może, żebym się odczepił. You are an odd one. Ale przez tą maskę ledwo co mogę ją zrozumieć. Keep a safe distance when they see this mask. You. I'm called Lucatil. Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. A tam gdzie wszyscy są dziwni, tak? If they drank lake brims with powerful souls. O, ej, to chciałbyś tam wybrać? And so I came to claim my share. A nie, mówisz o tej krainie, w której się poruszamy. Dobra, spoko. Even the rumors did not prepare me. No, jest ciężko. To trzeba przyznać. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. Well, you've made a point of engaging me. No tak jak mówiłem, zawsze warto. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. No, chociażby dlatego, żeby mieć później możliwość pomocy. Od Lucatil. My sword is always ready. Tak? Twój miecz jest zawsze gotowy, bym ci teraz uderzył? Jak nie? Ej, jesteś bardzo przyjaźnie nastawioną osobą, ja bym zatęsknił. Okej, okay. Przeczytaj mi wiadomość. Zbliża się tył? Ej, czyżby po tym, jak mam zamiar się odwrócić, teraz miałbym dostać cios w plecy? Nie, na pewno nie. No oczywiście, że nie, ale pogadajmy jeszcze raz. Nie, czyli teraz już gadka ta sama, okej. Okay. Dobra, jakby co, jak będzie taka możliwość, przyzwę cię. Oj, nie omieszkam, oj, nie omieszkam. Ej, ale dobra, wiecie co, jeszcze dokonajmy delikatnego upgrade'u postaci, czyli szybki teleport do Majuli. Dobra, i teraz pogadajmy z dobrze znaną panią, której imienia nie zapamiętałem. Ej, jak ty się nazywałaś? A, coś więcej o tobie, a nie o mnie. Ej, dobra, w sumie
trzeba docenić ludzi, którzy mówią jak najmniej na swój własny temat. Tacy są zresztą najbardziej lubiani. Ale dobra, gdzie tutaj mogę? No kurczę, zręczność, adaptacja. Nie, jednak wiecie co, mam wystarczająco dużo dobrego uzbrojenia, to znaczy dobrych zbroi, żeby inwestować w łódzik w ich postaci. Już 49 level postaci, tak w sumie. No, już zbliżamy się do 50. Może wejdzie jakieś trofeum. Ale dobra. No to przenosimy się tam, gdzie byliśmy i brniemy dalej w ten koszmar. W sumie tak naprawdę... Ej, nie było aż tak koszmarnie do tej pory. Jeszcze. Ale może być. Ej, przystań niczyja? Czyli odkryłem też od razu nową lokację. Uhuhu. Dobra, spoko. Czyli w lokacji, gdzie byliśmy poprzednio, znajdują się jeszcze inne ogniska. Pewnie tam za mostem zwodzonym. Tak mi się wydaje. Więc jakby co tam też można się udać. No i w dalszym ciągu cały czas pozostaje prześladowca. Ale nie, jeszcze za wcześnie na niego, jeszcze za wcześnie. Muszę nabyć lepszą broń. Albo taką, którą jestem się w stanie lepiej posługiwać. Albo jeszcze lepiej jakieś zaklęcie ofensywne działające na odległość i wtedy będziemy do niego strzelać. Aha, już jej nie ma. Okej, okay, dobra, uznajmy, że poszła dalej po prostu. Przed to ciemne miejsce, pochodnia. Ej, a to jest akurat dobra rada. Serio. Więc tak, zmieńmy, dotknijmy plamy krwi, odpocznijmy. Ej, ja mogę odpalić? What the hell, why? No, dokładnie. Zapalmy pochodnie, żebyśmy nie wpadli w jakąś dziurę przypadkiem tutaj. Wiesz, mam nadzieję, że będzie można jakąś pochodnię po drodze zapalić. Przepraszam bardzo, czy tam jest statek piracki? Serio? W jaskini? Przystań niczyja, no faktycznie. Kurde, płonące strzały, na dzień dobry. No ej, teraz by się przydała tarcza, więc sorki, ale... Tu nie jest aż tak ciemno. W sumie. O nie, dobra, troszeczkę. Trzeba uważać, gdzie się idzie. Ale dobra, póki co tutaj jestem bezpieczny. No nie do końca. Ale w dalszym ciągu tylko zombiaki, no to z tymi sobie damy radę. Hej, no nawet ten z tyłu dostał. Ten miecz jest jednak dobry. Będę się go trzymał tak długo, jak tylko będę mógł. Moment, to ja wydaję taki dźwięk, czy ktoś? Bo jeżeli ktoś, to brzmiał ciężko. Trochę. No dobra, otwórzmy skrzynkę. A w środku czai się odłamek tytanitu. Dobra, jakby co, u kowala sobie ulepszymy coś. No ten zanim podejdzie, tylko zdążymy dziabnąć, albo nie. Na szczęście jego rzuty nie są tak, aż takie bardzo celne. Ej, nie ma takiego oszukiwania. Zresztą w sumie za blisko stałem, żeś mógł się swobodnie napić. Dobra, co tutaj się czai? Dusza dumnego rycerza, czyli jakby co, może się uda o dwa poziomy przesunąć, jak już się cofniemy do Majuli później. Okej, okay. Opłaca się schodzić schodami? Chyba tak. Nie chcę tutaj stracić części zdrowia zupełnie niepotrzebnie. No trzeba unikać głupoty w Dark Souls 2, po prostu. A naprawdę mi czasami jest ciężko się pohamować. I moment, wsłuchajmy się. Nie, to nie ja... To nie ja byłem źródłem tych ciężkich dźwięków. Więc jakiś koleś w cięższej zbroi pewnie tutaj zaraz się pojawi. Ej, moment. No! Ja chciałem już mówić, że on chyba pustym dzbankiem rzuca, on chyba rzuca dzbankiem wypełnionym łatwopalną substancją i później jedna płonąca strzała, no i patrzcie jaki macie efekt. Okej, dobra. To bam, raz, dwa, trzy. I pomódlmy się za niego. A tak, no właściwie to wcale nie za niego. Wiadomo w jakim celu się modlimy. Żelazna strzała. Okej, lepsza to niż drewniana na pewno, ale w dalszym ciągu... Znaczy nie inaczej, mam już łuk i mam strzały, ale... Tak mało zabierają zdrowia przeciwnikom, że po prostu nie używam. Oszczędzam. Oszczędność przede wszystkim. Ej, kurczę. Widzieliście? On wymierzył w miejsce, gdzie ja się dopiero miałem pojawić swoją postacią i trafił. Kurde. Nie, dobra. Spoko. Ja myślę, że zawsze celują w miejsce, gdzie aktualnie jestem. Plama krwi. Co, zobaczymy jak ktoś zginął? Póki co ja jeszcze nie zginąłem, więc jakby co może popatrzeć. Podelektować się porażką kogoś innego. A, no dobra, parę ciosów zgarnął po prostu. Okej, okay, tutaj mam nadzieję, że się nie skąpię, tak definitywnie nie, dobra. Duża dusza zaginionego nieumarłego plus klejnot życia. Dobra, warto było się delikatnie zanurzyć. Pomoczyć troszeczkę budki. O kurde, wskoczyli za mną, dobra, to niech oni tam sobie siedzą, a ja wezmę tego i zabiję. O kurde.
Czemu pierwszy cios zadał tak mało obrażeń? Dobra, póki mam możliwość. Bo ten z podwójnymi mieczami... Dual wielding, kurde, pełną gębą wygląda na trudnego przeciwnika, ale na szczęście nie. Co to za maszkara? A co, jest, boi się ognia, że się nie zbliży? Ło, wielkie długie łapy. Oj, wielkie długie łapska. Ale faktycznie, chyba boi się ognia. Okej, fajnie. To pomodlmy się o powodzenie tej potyczki. Żeby mnie właśnie tymi łapkami nie sięgnął. Ej, podobno boi się ognia. Wcale nie. Ej, kurczę, nie miałem tarczy. Ej, nie, faktycznie, ej, boi się, widzicie, jak spieprza. W popłochu. Ej, dobra. Nie wiem, po co mi te papcie. Ej, ale uciekł naprawdę daleko nawet. Kurde. Strach ma, widzę wielkie oczy. Ej, tu są kolejne schody, jakby co. Nie, dobra. Pan z rączkami najpierw, w końcu o to się modliliśmy. Raz, dwa. Cie? Ej, dobra, nie odwraca się, to... No, sorry, to trzeba zrobić lepiej. Ej, może przestraszył się aż tak bardzo, że stwierdził, że ma to w dupie. Nie walczy. Woli zginąć, niż poruszać się w miejscu, gdzie jest tak blisko do światła. Nie taki światłowstręt, tak daleko posunięty. O, kurde. Ale dobra. Żelazna strzała razy 10. Dobra, coś czuję przeciwnika, którego trzeba będzie podjąć z dystansu. Choć niekoniecznie. Moment, jak się tam mogę dostać? Idąc tamtędy jakoś, koło szubienicy. No albo po prostu wciągarki. Różnych przedmiotów na statek. Taki protoplasta dźwigu. Zresztą, co ja mogę wiedzieć? Ej! Już by się przedmiot przede mną ukrył. Żywica mrocznej sosny. Dobra, też się kiedyś może przydać. Ale spoko, tutaj jest jeden koleś, który na mnie krzywym okiem patrzył. Ej, to jest dom zrobiony z beczki, serio, z takiej wielkiej, chamskiej beczki. No fajnie, recykling. Nic się nie marnuje. Dobra, spoko, tutaj w domu czai się jeden tylko mieszkaniec. Ale teraz, widzicie, są troszeczkę więksi już. I przez to pewnie też bardziej niebezpieczni, ale dalej... Postępowanie takie samo z nimi. O kurde, dobra. Może pojedynczo. Ja tam widziałem to przejście po lewej stronie. Coś mignęło mi między szafami. Jedno cięcie tylko, okej. Okay. To ja mogę wyprowadzić takich więcej. Zdecydowanie, zanim się zmęczę. Ale patrzcie tu, bam. Co się ukrywało? Pierścień ochrony życia. Ej, dobra, brzmi bardzo przydatnie. Oj, bardzo przydatnie. Więc sprawdźmy od razu. Dobra, może kosztem tego? Zrobiła śmierci, ale przepada. Aha, ten. Dobra, tak gdzieś będziemy mieli takie miejsce, gdzie trzeba będzie naprawdę poruszać się po krawędzi i ryzykiem będzie upadek na śmierć, no to wtedy. Wtedy sobie założymy, żeby mieć pewność, że nie stracę duszy, nawet jak zginę. Dobra, tutaj coś jeszcze się ukrywa. Plama krwi, ktoś tu zginął. Czyli pewnie ktoś się czai na górze. Nie. To jakim cudem zginąłeś tutaj? A, przyłączyłeś halabardę do dwóch rąk i wtedy ktoś cię zaskoczył cięciem. Dobra, zdarza się. Dosyć często nawet mi. Zwłaszcza mi. Okej. Ta poprawka była wręcz wymagana, żeby zdanie było prawdziwe. O! O, nie prze... Kurde, nie! Się przestraszyłem z zwykłego kundla, który pada na jeden cios. O, dobra, ale każdy pies ma właściciela, no też właśnie. Ale który nie jest zbyt inteligentny. Kto staje tyłem, kiedy dookoła krąży koleś, który zabija wszystkich ziomków po drodze, jak leci? No kurde, co to jest? Nie poddawaj się. Dzięki. Ale to już wiedziałem, więc nie ocenię tej wiadomości pozytywnie. Okej, coś za tą szafą? Nie, raz się udało coś znaleźć za szafą. Nie no, w sumie już drugi raz. Jakby patrząc na całość serii z Dark Souls 2. No ale to tutaj nie, na pewno nie w takim pobliżu, piechol. No na pewno nie w takim pobliżu. Nie tak blisko siebie. I też w sumie ta wiadomość z pochodnią, no była zupełnie też niepotrzebna, bo tutaj są już odpalone. No, chyba, że jakiś gracz przede mną odpalił, ale nie, no chyba aż tak bardzo światy nie przenikają, o kurde. Dobra, ty się boisz światła, tak? No to chodź. I tam na dole piesek plus właściciel pieska. Dobra, wymódlmy sobie jakieś leczenie. Nie mam, okej. Okay. Trudno.
To trzeba go podjąć w ten sposób i później posilić się buteleczką, ewentualnie. On stoi tyłem. Kretyn. Ale walczy! O kurde, krwotok? Oni tylko rękoma mnie dziabią, no to z czego ten krwotok? Dobra, nieważne. Shit! Pi. Na potęgę. A jak widzicie, Estus nawet nie odnawia już do pełna mojego zdrowia. Niedobrze. Okej, okay, odwróćcie się tyłem, jest kretynem, więc... Zawalczmy. Kurde! Cofnął się. Pomóc ziomkowi, a ja nie trafiłem jeszcze, no... No chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Blisko bądź, trzymaj się. Okej. Okay. Czyli krwotok to oznacza. Dobra, czyli mimo tego, że blokuje i tak... Prawdopodobieństwo krwotoku jest bardzo duże. Więc szybko lepiej posłać go do piachu. Shit! Dobra, coś zostawił. Muszę to podnieść przed śmiercią, bo inaczej może zniknąć. Ale użyjmy teraz może klejnotu życia. Zamiast Estusa. Wydawało mi się to bardziej racjonalne. Tylko teraz powoli muszę podchodzić do niego. Bo jeszcze mi się nie zregenerowało życie w pełni. Długi miecz już miałem. Miałem, nawet znalazłem, czego wam jeszcze nie mówiłem, długi ognisty miecz, czyli po prostu długi miecz zadający dodatkowe obrażenia od płomieni, ale był gorszy od tego, który aktualnie trzymam w dłoniach. Więc nie dziwcie się, że nie został moją bronią domyślną. Dobra, odwróci się do mnie, tak? Musi. Albo w sumie... Mogę ja zacząć, skoro on nie chciał. Oj! Pchnięcie. Okej. Okay. Czy jakiś unik na bok, wydaje mi się, będzie zasadny. Bardzo wskazany wręcz. Tak jest. Raz, dwa, trzy i po wszystkim. Nie, naprawdę wielką zaletą tego miecza jest to, że potrafi wykonywać szybkie cięcia. Ej, ale szerokiego miecza jeszcze nie miałem. Sprawdźmy po pierwsze, czy mogę się nim posługiwać. Mogę. Jest lepszy od długiego miecza, okej. Okay. Ale czy lepszy od półtora ręcznego? Nie. Więc nawet nie ma chyba sensu się w niego bawić. Odłożymy później do skrzyneczki z przedmiotami. Co to za wiadomość? Przytłoczenie. Zaszli go z każdej strony, jeszcze zdążył nakreślić wiadomość, po czym zginął. Nie, aż chcę dotknąć tej plamy krwi, czy faktycznie tutaj dałeś się zakleszczyć? A nie, kto tu z pochodnią chodzi? O, ale dobra, przy okazji widać następnego też. Dobra, dwa ciosy, to jest jego max. Dobra, ale fuks! Łyk! Na polepszenie stanu zdrowia. Kurde, a się wturlałem we wnękę zamiast tutaj w przejście. Niefajnie, 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 niefajnie. Ale czemu oni nie chcą zejść niżej? To jest światełko, chodź. No chodź, come on! No nie bądź taki wstydliwy. No nie jesteś wcale taki brzydki, żeby się nie pokazać w blasku światła, no ej. Kurde, to trafiło nie w to, co trzeba. Dobra, to już weszło. Fuks. To nie weszło. Trzeba być, kurczę, bardzo uważnym z tym ciosem. No, pff, no ja tak przypierniczę po prostu w mur, no to wiadomo, że nie trafię. Bankowo. Ale dobra, sprintem go. Raszym. No, już myślałem, że mnie zabija, na szczęście nie. Kolejny długi miecz do kolekcji. Dobra, jestem naprawdę bardzo daleko już. Ale ognisko na szczęście nie jest aż tak daleko. Dobrze, że odkryłem jakieś w pobliżu. Życia niewiele, zjedzmy coś. Albo wiecie co? Tutaj, w tym miejscu, ja się cofnę, podniosę tylko ten przedmiot, cofnę się z ulepszyć postać i powrócimy tutaj z nową mocą. Czyli po prostu pewnie, znając życie, z lepszym udźwigiem tylko. Żebym mógł później sobie założyć cięższą zbroję i mimo wszystko turlać się, jakbym miał na sobie tylko jakieś płótno, a nie ciężką, metalową, żelazną zbroję. Dobra, kochani, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. To wszystko, o czym mówiłem przed chwilą, zrobię poza odcinkiem, ale będziemy się widzieli z powrotem tutaj już. Dobra, trzymajcie się, pozdro, hej!